Marianna Orańska, bohaterka opowieści zamkniętej w 12 odcinkach, to jedna z najbardziej niezwykłych kobiecych postaci w historii Niderlandów i ówczesnych Prus. Była córką Wilhelma Orańskiego, przywódcy gwałtownego powstania przeciwko Habsburgom i symbolu walki o niepodległość Niderlandów. Dzięki wyjątkowym zasługom jej ojciec został pierwszym koronowanym władcą Niderlandów, stąd Mariannie przypadł dożywotni tytuł królewny. W każdym z kolejnych odcinków ukazujemy inne aspekty życia królewny. Opowiadamy, jak duży miała wpływ na rozwój polityczny i kulturowy otoczenia. Opisujemy perypetie sercowe i relacje rodzinne Marianny oraz jej prywatne pasje i zainteresowania. Przedstawiamy również różne teorie i budzące kontrowersje opinie związane z Marianną Orańską, co, mamy nadzieję, pozwoli słuchaczom na uzyskanie pełnego obrazu tej niezwykle barwnej postaci. Odcinek 11. Gdziekolwiek dzisiaj nie postawić stopy na obszarze dawnych dóbr Marianny Orańskiej, tam można napotkać ślady działalności gospodarczej i społecznej tej niezwykłej kobiety. W 11 odcinku udajemy się na wędrówkę szlakiem Marianny Orańskiej. Trasa jest długa i gęsta, od informacji o większych lub mniejszych inwestycjach niderlandzkiej królewny. W samym Kamieńcu Ząbkowickim, prócz wielokrotnie wspomnianego pałacu, znajdowały się obiekty ufundowane przez nią lub jej syna, a służące społeczeństwu. Na pewno warto jeszcze zajrzeć do wielu innych miejscowości, na przykład do Złotego Stoku, Lądka Zdroju, Międzygórza, Stronia Śląskiego lub Podśnieżnik. Wszędzie tam znajdziemy obiekty powstałe dzięki pomysłom dobrej pani. Szlak Marianny Orańskiej. Marianna Orańska i jej dziedzictwo na Dolnym Śląsku. Wybrane przykłady. Szlak Marianny Orańskiej na Dolnym Śląsku to trasa związana z materialnymi i niematerialnymi dokonaniami niderlandzkiej królewny i jej spadkobierców. Trakt o łącznej długości 141 km wiedzie drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi. Zaczyna się i kończy tam, gdzie wszystko miało początek, czyli od Pałacu Marianny w Kamieńcu Ząbkowickim. Kiedy 15 października 1888 roku obchodzono 50. rocznicę rozpoczęcia budowy pałacu, według zapisków Martiusa, jej syn Albrecht powiedział następujące słowa o matce i jej mistrzu budowlanym. Oto jedyne w swoim rodzaju ukończone dzieło. Jest ono klejnotem i ozdobą tego pięknego regionu. Dla oglądających świadectwo twórczości artysty. Dla nas, mieszkańców pałacu, pomnik matczynej miłości. Pałac powstawał wiele lat, a towarzyszyło mu mnóstwo innych inwestycji w regionie. Dobra kamienieckie się rozrastały, a Marianna Orańska dołączyła do grona największych posiadaczy ziemskich na Śląsku. Większość nieruchomości wydzierżawiła, natomiast tereny leśne wykorzystywała do planowej i rozważnej działalności gospodarczej. Z lasu pozyskiwano drewno, wytwarzano węgiel drzewny, a z popiołu produkowano powszechnie wówczas używany potaż. Wszystko to jednak nie miało cech gospodarki rabunkowej, bowiem nad prawidłową gospodarką czuwali leśnicy. Inwestycyjna i społeczna działalność hrabiny oraz jej potomków zapisała się w historii tych terenów jako okres ożywionego rozwoju gospodarczego. Dzięki staraniom Marianny Orańskiej powstała cała sieć górskich dróg, łącząca ze światem nawet takie miejscowości, które nigdy dotąd tego nie doświadczyły. Na terenach nizinnych kazała zakładać stawy rybne z hodowlą pstrąga. Około połowy XIX wieku nastąpił intensywny rozwój turystyki na ziemi kłodzkiej, również wspomagany przez królewnę. W 1854 roku Marianna stała się inwestorką dużego przedsiębiorstwa wapienniczego w Złotym Stoku. W 1864 roku przyczyniła się finansowo do powstania huty szkła kryształowego w Stroniu Śląskim, nazwanej Oranienhütte. Huta ta istniała do 2006 roku pod nazwą Huta Szkła Kryształowego Violetta. Każda inwestycja Marianny Orańskiej to miejsca pracy dla setek, a nawet tysięcy ludzi. To wzrost dobrobytu ludności.
rozwój handlu i rzemiosła oraz większe poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców kamienieckiego państwa. Zapewne dlatego w pamięci poddanych pozostała jako dobra pani. Jej imię zostało utrwalone w wielu nazwach miejscowych w okolicach masywu Śnieżnika, takich jak Mariańskie Skały, Droga Marianny, Marianówka, Źródło Marianny czy Marmury, Biała, Zielona i Różowa Marianna. Dziedzictwo materialne po królewnie Mariannie Orańskiej w różnym stopniu przetrwało na tych ziemiach do dzisiaj. Oto kilka przykładów miejscowości, gdzie spuścizna i pamięć o Mariannie jest wciąż żywa. Naturalny początek wędrówki to Kamieniec Ząbkowicki i najbardziej imponujące dzieło Marianny – kompleks pałacowo-parkowy. Po zwiedzeniu kamienieckiej rezydencji warto zajrzeć do innych inwestycji niderlandzkiej królewny i jej syna Albrechta. Kościół ewangelicki, cmentarz i dom gminy ewangelickiej, ochronka dla osieroconych dzieci i dom opieki dla dzieci, szkoły ewangelicka i katolicka oraz młyn. Zwróćmy uwagę na to, że są to obiekty służące społeczeństwu i nie przynoszące zysków. Złoty Stok. Miejscem działalności gospodarczej i dobroczynnej zarówno Marianny Orańskiej, jak i jej spadkobierców był Złoty Stok. Królewna Niderlandzka stała się właścicielką tutejszych wapienników około 1860 roku. Zostały one włączone do majątku Billa Woda, własności Marianny od 1853 roku. Kupiła je prawdopodobnie po to, by zapewnić ciągłe dostawy wapna budowlanego do wznoszonego Pałacu Kamienieckiego. Ponieważ produkowano go wystarczająco dużo, nadwyżki sprzedawano na zewnątrz. Wapienniki istniały już od początku XIX wieku i były przedmiotem zakupów i dzierżaw. Podobnie było w czasach królewny, która zaraz po zakupie je wydzierżawiła. Sierociniec Fundacji Marianny przy ulicy Świętej Jadwigi 1. Fundacja powstała w 1890 roku w związku z obchodzoną wówczas 350. rocznicą powstania parafii ewangelickiej w Złotym Stoku. Nazwa nawiązuje do wcześniejszej, dobroczynnej działalności Marianny Orańskiej, która już w tym czasie nie żyła. Głównymi darczyńcami fundacji były jej dzieci. Spadkobierca dóbr kamieniecko-kłodzkich, książę Albrecht wraz z żoną Marią oraz księżniczka Aleksandryna wraz z mężem, właścicielka majątku Billa Woda, wówczas Weisswasser. Celem fundacji było zapewnienie opieki małym osieroconym dzieciom. Fundacja zatrudniła dwie diakonisy z Wrocławia. Jedna zajmowała się prowadzeniem zerówki dla małych dzieci, a druga pracą pielęgniarską dla chorych w Złotym Stoku. Budynek fundacji służył także jako żłobek i dom małego dziecka. Poza tym odprawiano w nim nabożeństwa dla miejscowej młodzieży. Dawna pastorówka przy ulicy Świętej Jadwigi 5. Marianna często gościła w Złotym Stoku i okolicach. Dobrze znała tamtejszego protestanckiego pastora, którego działalność często wspierała finansowo. W 1850 roku miejscowa gmina ewangelicka postanowiła wznieść pastorówkę, czyli budynek, w którym znajdowałoby się mieszkanie dla pastora oraz miejsce spotkań gminy. Kiedy zwrócono się o wsparcie finansowe do Marianny Orańskiej, ta przekazała na ten cel 3000 marek. Budynek w stylu neogotyckim zaprojektował budowniczy pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim, Ferdynand Martius. Pastorówkę ukończono w 1853 roku. Lądek Zdrój. Obiekty związane z Marianną Orańską i jej spadkobiercami w Lądku Zdroju. Kościół ewangelicki Zbawiciela przy ulicy Zdrojowej 21. Kościół ewangelicki Zbawiciela został wzniesiony w 1846 roku przy finansowym wsparciu królewny Marianny Orańskiej. Przebudowano go w 1908 roku dzięki pomocy finansowej syna Marianny, Albrechta. Remontowany w 1919 roku, opuszczony po 1945, spłonął w 1999 roku i dzisiaj pozostaje w ruinie. W najbliższym czasie planuje się odbudowę kościoła. Pomnik, obelisk przy ulicy Zdrojowej, obok kościoła ewangelickiego. Neogotycki obelisk ustawiony w 1866 roku
upamiętnia inwestorkę drogi z Ząbkowic Śląskich przez Góry Złote do Lądka Zdroju i dalej do Nowej Morawy. Pierwotny zapis w języku niemieckim głosił: budowniczej tej szosy, królewnie Mariannie Niderlandzkiej, wdzięczni mieszkańcy Lądka i okolic. Po 1945 roku napis został całkowicie zniszczony. Obecnie wykonano nową tablicę. Źródło Marianna, Dąbrówka, przy ulicy Lipowej. Nazwę źródło Marianny, Marianenbrunn, pochodzącą od imienia królewny, nadano podczas uroczystości, jaka odbyła się tutaj 23 kwietnia 1838 roku, z udziałem królewny i jej męża Albrechta. Nazwę zmieniono po 1945 roku na źródło Dąbrówka. Obecnie wrócono do pierwotnej. Pawilon zdrojowy Albrecht Schale przy ulicy Lipowej 6A. Pawilon zdrojowy Albrecht Schale wzniesiony został w 1842 roku jako okazała konstrukcja drewniano-murowana i nazwany imieniem Albrechta Pruskiego, męża królewny Marianny. Poświęcony w dniu 8 sierpnia tego roku w obecności Albrechta był halą spacerową połączoną ze źródłem. Przebudowany w latach 1905 i 1936. Dzisiaj kawiarnia wiedeńska. Stronie śląskie. W 1838 roku teren ten razem z okolicznymi miejscowościami został zakupiony przez Mariannę Orańską, a Stronie śląskie stało się centrum jej dóbr, które obejmowały całe Góry Bielskie i dużą część masywu Śnieżnika. Razem było to około 52 tysiące morgów. Jedna morga to 56 setnych hektara, czyli ponad 29 tysięcy hektarów. Królewna przebudowała wówczas dwór, tworząc okazałą rezydencję otoczoną parkiem. W Stroniu Śląskim mieściła się również administracja dużych kompleksów leśnych obejmujących 8 leśnictw. Jedną z inwestycji wówczas tu powstałych była huta szkła kryształowego, nazwana Oranienhütte, na cześć Marianny, bowiem królewna miała w niej swoje udziały. W 1870 roku Marianna sfinansowała budowę drogi na Śnieżnik i na Przełęcz Puchaczówkę. Uruchomiła również działające do dzisiaj na Górze Krzyżnik kamieniołomy marmurów i ich szlifiernie. Obiekty związane z Marianną Orańską i jej spadkobiercami w Stroniu Morskim. Dwór Marianny Orańskiej, ulica Kościuszki 55. Dawny dwór, istniejący w skromnej formie już w 1787 roku, kupiony i przebudowany przez Mariannę w 1838 roku, ponownie przebudowany w końcu XIX wieku i w 1910 roku, był letnią rezydencją Marianny i jej męża Albrechta, jak również siedzibą zarządu tutejszych dóbr. Dzisiaj mieści się w nim siedziba Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim. Wnętrza zostały przebudowane najpierw pod koniec XIX wieku, potem po 1945 roku. Oryginalną częścią budynku z czasów Marianny jest tylko sień wejściowa. Dawny budynek administracyjny Huty Strachocińskiej, Strachocin 42. Budynek administracyjny kompleksu Huty Strachocińskiej został postawiony w 1841 roku przez królewnę Mariannę Orańską. W skład kompleksu wchodziły obiekty przemysłowe. Budynek z wielkim piecem hutniczym, fryszerka, kuźnia, system kanałów z wodą napędzających maszyny i urządzenia, place składowe oraz budynek administracyjny. Huta przerabiała rudę żelaza, wydobywaną w kopalniach w Kletnie i Janowej Górze. Rocznie wielki piec dostarczał 3939 centnarów surówki, czyli blisko 200 ton, a fryszerka 1846 centnarów i 109 funtów sztab i szyn kolejowych. Huta działała około 20 lat, bowiem przedsięwzięcie okazało się mało opłacalne z uwagi na niski procent zawartości żelaza w miejscowej rudzie. Huta szkła kryształowego Oranienhütte, później Violetta, przy ulicy Hutniczej. W 1862 roku Marianna sprzedała działkę w Stroniu Śląskim Franciszkowi Loskiemu, szlifierzowi i przedsiębiorcy pochodzącemu spod Szczytnej, z przeznaczeniem pod budowę huty szkła kryształowego.
w latach 1862-1864. Loski wybudował hutę, jak również obiekty pomocnicze, szlifiernie, budynki gospodarcze i mieszkania dla pracowników. Rozpoczęcie działalności huty nastąpiło 23 lutego 1864 roku. Zakład zużywał rocznie ponad 4500 m3 drzewa świerkowego, dostarczanego przez Mariannę z należących do niej lasów i był udziałem Marianny w tym przedsięwzięciu. Huta prosperowała bardzo dobrze, ciągle była modernizowana i rozbudowywana. Istniała do 1945 roku. Po wojnie działała do 2016 roku jako huta szkła kryształowego Violetta. Kamieniołom Biała Marianna, ulica Stronie Śląskie, wieś 26A. Kamieniołom marmuru uruchomiono około 1840 roku na górze Krzyżnik, 710 metrów nad poziomem morza, na południe od Stronia Śląskiego. Góra wyróżnia się bogatymi złożami metamorficznych skał, głównie wapiennych i dolomitowych skał serii strońskiej, które były tu wydobywane od kilku wieków. Złoża zlokalizowane na Krzyżniku określane są jako drobno- i średnioziarniste marmury kalcytowe o bardzo wysokiej jakości. Marmur wydobywany na Krzyżniku na cześć królewny nazwano Białą Marianną. W celu uruchomienia kamieniołomu Marianna sprowadziła z okolic Salzburga mistrza łomiarskiego Kargera. Marmur w pierwszym rzędzie był wydobywany na potrzeby budowy pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. Nowe, większe kamieniołomy uruchomiono około 1920 roku w części podszczytowej, gdzie marmur posiadał inne zabarwienie w kolorze szaro-zielonkawym i różowym. Wydobywane tutaj marmury nazywano Zielona Marianna i Różowa Marianna. We wsi, u podnóża góry, istniały niegdyś zakłady przeróbcze i szlifiernia. Po wojnie pod nazwą Strońskie Zakłady Kamienia Budowlanego przerabiały marmur i inne kruszce. Dzięki wysokiej jakości używano go do dekorowania wielu reprezentacyjnych budynków w Polsce. Między innymi wykorzystywano go w Pałacu Kultury i Nauki, Sejmie, Filharmonii Narodowej, Teatrze Wielkim i na Dworcu Centralnym w Warszawie. Międzygórze. Marianna Orańska nabyła tę wieś w 1840 roku i od razu zaczęła ją przekształcać w popularny ośrodek turystyki oraz stację klimatyczną z charakterystyczną drewnianą zabudową w stylu szwajcarskim. Nakazała również założenie stawów rybnych, w których hodowano pstrągi. Po 1870 roku rozpoczął się okres przekształcania Międzygórza w miejscowość uzdrowiskową ze specjalnością leczenia chorób płuc. Była to inicjatywa mieszkającego tu na stałe doktora medycyny Henryka Jenisza, pochodzącego z Jawora. Powstało wówczas wielkie sanatorium doktora Jenisza, dzisiejszy gigant. Charakterystyczna zabudowa Międzygórza to domki drewniane w stylu tyrolskim, z pięknymi rzeźbieniami, krużgankami, balkonikami i balustradami. Marianna Orańska w Międzygórzu. Marianna Orańska przybyła do Międzygórza 17 lipca 1839 roku, wkrótce po nabyciu miejscowości i okolic. Natychmiast zauważyła niezwykłe walory krajobrazowe tego miejsca. Szczególnie ją urzekł malowniczy wodospad rzeki Wilczki wraz z niezwykłym kanionem. We wsi mieszkało 436 stałych mieszkańców, było 69 domów. Istniało wolne sędziostwo, gospodarstwo dziedzicznego sołtysa, z przynależną gorzelnią, kuźnią i karczmą. Wydobywano tutaj rudę żelaza, ale działała też szkoła, trzy młyny wodne, olejarnia i tartak. Prócz tego odnotowano tutaj 33 tkaczy, był młynarz, szewc, garncarz i gorzelnik. Miejscowość otaczały piękne, bogate w drewno lasy. Królewna rozpoczęła swą działalność na tym terenie od budowy utwardzonych dróg, w tym drogi na Śnieżnik. Od rodziny zmarłego sędziego Franciszka Gauglica zakupiła wolne sędziostwo z przynależnymi budynkami. Sprowadziła i osadziła nowego, wolnego sędziego, sołtysa, Józefa Weissa, któremu zleciła modernizację trzech istniejących budynków w obrębie sędziostwa.
Wkrótce Weiss przebudował jeden z budynków na pierwszy zajazd turystyczny. Gospodę nazwaną Pod dobrym humorem. Niedługo potem wzniesiono dom ogrodnika i stawy z pstrągami. Marianna nakazała także zagospodarowanie otoczenia wodospadu Wilczki. Wykonano wówczas tarasy widokowe połączone ze sobą ścieżkami i schodami. W 1857 roku zleciła postawienie powyżej gospody niewielkiego drewnianego dworku w stylu tyrolskim z przeznaczeniem na własną willę. Poniżej dworku urządzono piękny ogród z egzotycznymi roślinami i fontanną. W 1872 roku dworek stał się własnością jej syna Albrechta, który spędził w nim wraz ze świeżo poślubioną żoną Marią część miodowego miesiąca. Działania inwestycyjne na polu turystyki sprawiły, że Międzygórze stało się modne. Wzniesiono kolejne pensjonaty, doprowadzono nową drogę, a w 1875 roku zbudowano stację kolejową w Domaszkowie, co jeszcze bardziej przyczyniło się do popularności tego miejsca. Stało się wręcz normą odwiedzanie Międzygórza przez turystów wypoczywających w uzdrowiskach w Lądku i Długopolu. Niewątpliwie Międzygórze zawdzięcza Mariannie Orańskiej dzisiejszą pozycję ważnego ośrodka turystyki w Sudetach. Obiekty związane z Marianną Orańską i jej spadkobiercami w Międzygórzu. Budynek Wolnego Sędziostwa – Złoty Róg. Jest to jeden z najstarszych zachowanych budynków w Międzygórzu, który prawdopodobnie powstał jeszcze w momencie zakładania miejscowości. Nazywany był też Starym Młynem. Wiadomo, że już w 1743 roku działał tutaj młyn wodny na rzece Wilczce, a także gorzelnia i karczma. Po zakupieniu części Międzygórza przez Mariannę do wymienionych obiektów dołączył tartak. W 1908 roku budynek spłonął, a po odbudowie zlikwidowano tartak i przebudowano go na gospodę z miejscami noclegowymi i kioskiem z pamiątkami. Dzisiaj mieści restaurację Złoty Róg. Schronisko na hali pod Śnieżnikiem. Obecne schronisko PTTK na Śnieżniku imienia Zbigniewa Fastnachta to dawna Szwajcarka, istniejąca jeszcze na początku XIX wieku jako ferma krów mlecznych i owiec. Od 1837 roku właścicielką jej była Marianna Orańska, która osadziła w Szwajcarce autentycznego Szwajcara, Michaela Egertera, który oprócz hodowli zajmował się też produkcją znakomitego likieru, a także sera i mleka. W 1871 roku z polecenia właścicielki obok farmy wzniesiono budynek obecnego schroniska, które działało jako gospoda turystyczna. Na jego otwarcie przybyła z Międzygórza sama Marianna, wniesiona w lektyce. Gospoda miała 11 pokoi, około 50 miejsc noclegowych i dużą salę jadalną i szybko stała się bardzo popularnym miejscem dla turystów. Rok później zburzono starą farmę, a na jej miejscu wzniesiono budynki gospodarcze gospody. Po kilku latach uruchomiono tam stację meteorologiczną. Obiekt był później wielokrotnie przebudowywany. Po śmierci Marianny Szwajcarka trafiła w ręce spadkobierców. W 1930 roku jej właścicielem był wnuk Marianny, Fryderyk Henryk. Szwajcarka cieszyła się dużą popularnością wśród narciarzy. Organizowano tam kursy narciarskie oraz zjazdy saniami rogatymi do Międzygórza. Śnieżnik, 1425 metrów nad poziomem morza. To najwyższy szczyt ziemi kłodzkiej i wybitny punkt widokowy. Od 1838 roku właścicielką szczytu i okolic została Marianna Orańska. W dniu 29 lipca 1840 roku razem ze swym ojcem, królem Niderlandów Wilhelmem I, który właśnie abdykował na rzecz syna, odbyła wycieczkę na szczyt Śnieżnika. Jej efektem było postawienie na szczycie góry pamiątkowego obelisku, niestety już nieistniejącego. Szczególne nasilenie ruchu turystycznego w tym rejonie nastąpiło w drugiej połowie XIX wieku. W związku z tym w 1871 roku z inicjatywy Marianny zbudowano na hali pod Śnieżnikiem gospodę, która działa do dzisiaj. Za zgodą syna Marianny, księcia Albrechta Hohenzollerna, w latach 1895-1899
Wzniesiono tutaj kamienną wieżę widokową w formie podwójnej baszty, nawiązującą architekturą do średniowiecznych budowli obronnych. Wieża miała 6 kondygnacji i wysokość 33,5 metra, a nadano jej imię pierwszego cesarza Niemiec Wilhelma I. Do wieży dobudowano bufet, przekształcony później w małe schronisko. Projektantem wieży widokowej był architekt Felix Henry z Wrocławia, a budowniczym Emil Gisser z Kłodzka. Oddanie jej do użytku nastąpiło 9 lipca 1899 roku, a uczestniczył w nim książę Albrecht, który wygłosił mowę na otwarcie obiektu. W końcu XIX wieku śnieżnik zaczął się cieszyć popularnością wśród narciarzy. Zjeżdżano też z góry do Międzygórza na saniach rogatych sprowadzonych z Karkonoszy. Mariańskie Skały. Nazwa Mariańskie Skały została nadana w 1939 roku z inicjatywy wnuka Marianny, księcia Fryderyka Henryka Hohenzollerna. Mariańskie Skały są malowniczą grupą skalną znajdującą się na zboczu Żmijowca, 1142 metry nad poziomem morza. Roztacza się stamtąd piękny widok na Kotlinę Kłodzką i Góry Bystrzyckie. Willa Marianny przy ulicy Wojska Polskiego 6. W 1857 roku Marianna zleciła wybudowanie niewielkiego drewnianego pensjonatu w stylu tyrolskim, bowiem potrzebowała siedziby, w której mogłaby się zatrzymywać podczas pobytu w Międzygórzu. Drewniana willa z cechami architektury szwajcarskiej bywa również nazywana pałacykiem księcia Albrechta lub pałacykiem myśliwskim. Po wojnie istniał tutaj ośrodek kolonijny, a po 1990 roku jest to prywatny pensjonat Sabat. Wodospad Wilczki. Po raz pierwszy terenem wokół wodospadu Wilczki zainteresowała się właśnie Marianna Orańska. Na polecenie właścicielki okolice wodospadu otoczono balustradami, a po obu stronach stworzono punkty widokowe. Za oglądanie wodospadu, który był największą atrakcją Międzygórza, pobierano opłaty. Dzisiaj jest tam rezerwat przyrody imienia Stefana Żeromskiego, a opiekę nad nim sprawują Lasy Państwowe. Dawny zajazd pod dobrym humorem. Dzisiaj DW Leśnik przy ulicy Wojska Polskiego 4. Obiekt postawiony w 1740 roku pełnił funkcję stajni. Na polecenie Marianny Orańskiej w 1849 roku został przebudowany i stał się pierwszym w Międzygórzu zajazdem dla turystów pod nazwą Pod dobrym humorem lub Pod dobrą datą. W latach 1869-1870 pensjonat zmienił rangę i odtąd funkcjonował pod nazwą Hotel Weiss. Obok założono łowisko pstrągów. Pomnik Królewny Marianny Orańskiej przy ulicy Sanatoryjnej. Pomnik Królewny Marianny Orańskiej to blok marmuru strońskiego z tablicą okolicznościową i wizerunkiem królewny. Postawiono go z okazji 200. rocznicy jej urodzin. Fundatorem pomnika jest oddział PTTK w Międzygórzu. Warto wspomnieć, że oddział PTTK w Międzygórzu propaguje postać królewny, proponując zdobywanie regionalnej odznaki krajoznawczej Marianny Orańskiej. Królewna niderlandzka Marianna Orańska nie bez powodu była nazywana przez prosty lud mieszkający w jej włościach dobrą panią. Dzisiaj my, współcześni, przemierzający szlak Marianny Orańskiej, możemy na nowo odkrywać dziedzictwo pozostawione nam przez jedną z najniezwyklejszych kobiet XIX-wiecznej Europy. Seria podcastów powstała w ramach projektu Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Głównym celem tych funduszy jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami darczyńcami a państwem beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową państwa darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.